tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne Pinta Party Startery, czyli piwa, które premierę mają zwykle w Żabce, tam też zakupione. O dziwo były w Obornikach. Ale później dostępne wszędzie chyba. Taka jest chyba idea Pinta Party Starterów. Poprzednie to były apy, natomiast tutaj mamy ipy, ale powiedzmy, że takie sesyjne, no bo ekstrakt to 14, czyli no, dla mnie to już jest taka sesyjna ipka, co wcale nie jest zarzutem wielkim, bo w zalewie, prawda, mocnych i takich za mocnych, 9 i więcej procentowych ipek, triple, double ipek, no to taka 14, która ma alkoholu, gdzie ten alkohol jest? 6 i prawda 6, no to myślę, że to jest generalnie słuszny trend, tak? Podobnie jest z tymi piwami, które mają 15 ekstraktu, a są, czyli tej serii Your Beer, Your Hazy IPA, Your West Coast IPA, nie, też są lżejsze, nie? Te są jeszcze lżejsze. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby było jak najtaniej, czyli żeby była jak najniższa, prawda, jak najmniej surowców, jak najmniej ekstraktu, czy po prostu jest to party starter, czyli nie chcemy, prawda, się zamulić na początek imprezy, tak? Dość fajne wzory, takie, prawda, letnie, tutaj rekin, tutaj, prawda, jakiś kościotrup z boomboxem, no generalnie i takie różowo, niebieskie, takie, wiecie, no nie do końca na styczeń, z drugiej strony mamy karnawał, tak? Czyli na karnawał myślę, że karnawałowo dość wyglądają. Notabene współczuję wszystkim, którzy rozpoczęli Dry January, bo ciężko się oprzeć, bo wysyp piw tutaj w Żabce, w Lidlu, Baltic Porter Day za rogiem, naprawdę nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. No to jedziemy, zaczynamy od East Coasta. Dlatego, że East Coast teoretycznie jest taki bardziej słodowy, bardziej zbalansowany niż West Coast. East Coast, czyli piwo ze wschodniego wybrzeża, nazwane tak w zasadzie dopiero wtedy, kiedy pojawił się West Coast. To znaczy wcześniej nikt nie mówił o East Coastie, że jest East Coastem, tylko po prostu to była IPA. W wielu krajach, ale niekoniecznie w Ameryce, nazywana jako American IPA, czyli amerykańska IPA w odróżnieniu od English IPA. Tak, chmielona na, po amerykańsku, amerykańskimi odmianami chmielu IPA. Natomiast jak powstało wytrawniejsza wersja, bardziej nastawiona na goryczkę, bez karmelowości, bez słodowości, na zachodnim wybrzeżu, to wtedy dla odróżnienia zaczęto tę pierwotną, to co u nas często ja nazywam IPA, czyli AIP, nazywać East Coast IPA. Więc taka była geneza. Najpierw był East Coast, ale się nie nazywał East Coast. Jak powstał West Coast, to tego pierwszego, tą pierwsze styl IPA nazwano East Coastem, żeby odróżnić ten. Dlaczego? Dlatego, że ono powstawało najpierw na wschodnim wybrzeżu, czyli browary tam, Brooklyn Brewery, Samuel Adams i tak dalej, nie? No to zaczynamy od East Coasta, jako i historycznie, i prawda, smakowo mam wrażenie takiego pierwszego, tak? Mamy kod QR, który jak sądzę prowadzi nas do strony Pinty i tam czytamy, że skład to woda, słody jęczmienne, pilzneński, kara pils i kara amber, czyli to jest ten komponent słodowy, który tutaj, szczególnie ten kara amber, czyli słód karmelowy. Chmiele do kotła Idaho 7, no bogato, a mówili, że oszczędności, no bo jakby było po taniości, to byłby Columbus, nie? Idaho 7 na Whirlpool, Simco Azacca, na zimno do tanku Simco Azacca. Drożdże US 05 Safale. Zobaczymy, jak to, prawda, wypadnie. Tak, mamy typową barwę na East Coasta, czyli miedziany, zamglony, no inaczej, praktycznie klarowny, ale nie taki crystal clear,
Ale nie, zamglony to źle powiedziałem, bo to się już kojarzy z jakąś Hazy IPką. Nie, nie, nie. Kiedyś, na samym początku, IPy były klarowne. Ale jest to taki kolor właśnie kojarzący się z oldschoolowym IPA, czyli miedziany, ciemnobursztynowy, niezbyt obfita piana, nawet wręcz powiedział, że skromna, taka beżowego koloru. Co jest tutaj nowością do tego, co znamy? No bo takim najbardziej znanym East Coast IPA w Polsce jest po prostu Atak Chmielu, więc co jest nowością? Nowością są te odmiany, które takie jak Azako czy Idaho 7, nie? Nie są szeroko, czy nie były wtedy znane w ogóle, tak? Nie było ich jeszcze. Więc to jest ta nowość, więc jest to prawdopodobnie taki East Coast na nasze czasy. Spróbujmy. Aha, no bo zacząłem, że pachnie tak właśnie nowofalowo, nie? Czyli nie pachnie w taki klasyczny sposób jak cytrusy, jak no powiedzmy żywica. No może cytrusy też. Może cytrusy też. Jest jakaś tam słodowość w aromacie, ale nie jakaś przytłaczająca. Ten aromat nie jest bardzo intensywny. Być może też szkło temu nie sprzyja. Spróbujmy. Przyjemny. Nie jest to atak karmelu, czyli ta karmelowość jest pod kontrolą. Jednocześnie ewidentnie jest, tak? Czyli słodowość jest, karmelowość lekka jest. Trochę może melanoidynowe nuty, takie troszkę opiekanego pieczywa, skórki od chleba. Nie jest to bardzo karmelowe piwo, ale jednak słodowość jest zaznaczona. Zobaczmy, jak West Coast, czyli piwo w stylu takim bardziej wytrawnym, bardziej nastawionym na chmiel, w którym ta słodowość jest zredukowana, żeby ten chmiel mógł pokazać, rozpostrzeć swoje skrzydła. Idziemy do składu i tam czytamy, że skład to woda, słód jęczmienny pilzneński, koniec. Bardzo często w West Coastach dodaje się jeszcze na przykład płatki ryżowe albo cukier, żeby piwo było jeszcze bardziej wytrawne, jeszcze bardziej smukłe, jeszcze bardziej lekkie. Tutaj tego dodatku nie ma. Dlaczego? Dlatego, że jest niski ekstrakt, nie? Czyli nie zależy nam na tym, żeby ono było jeszcze bardziej wodniste, nie? Bo i tak prawdopodobnie jest. Tylko kwestia innego odfermentowania. Ja tutaj... Tak, te same drożdże US05, natomiast chmiele. Znowu, do kotła Idaho 7, na Whirlpool Idaho 7 i Eldorado, na zimno do tanku Eldorado i Idaho 7. Zobaczmy zatem, jak West Coast się prezentuje. No, tym co jest charakterystyczne, jest jaśniejszy, bez tych nut miedzianych, tak, czy kolorów miedzianych, ale to oczywiście wynika z tego, że nie ma tych słodów, też tego kara amber nie ma. Prawie, że idealny klar, no zamglenie jest na podobnym poziomie jak w East Coastie, ale generalnie rzecz biorąc niemalże klarowne. Też niezbyt obfita piana, nalewałem raczej dość agresywnie, więc ona nie wytworzyła się, ale to nie jest jakaś wielka wada. Powiem tak, ani jedno, ani drugie piwo nie bucha chmielem. One nie są może przesadnie ogrzane, ale jednak dałem im te 20 minut od wyjęcia z lodówki, więc powinny się ogrzać i powinny już się otworzyć, ale się nie otwierają. Być może, że tego chmielu po prostu nie było tyle, co normalnie w innych IPkach, ale spróbujmy, jak w smaku. Jest lekkie, ale nie jest puste. Znaczy, taki efekt podejrzewam chciano osiągnąć, żeby ono nie było puste. Ale przez to nie... Ono w pierwszym łyku ono mi nie smakuje jak West Coast. Jeszcze. Czekam na goryczkę. Ona się gdzieś tam około trzeciego łyku, chociaż w niektórych piwach się pojawia od razu w pierwszym, jeżeli jest bardzo intensywna, więc spróbujmy. No właśnie.
No właśnie. I mam wrażenie, że tej goryczki jest tu po prostu za mało. Dobra, trzeci łyk. Coś tam majaczy, ale to jest ciągle majaczenie. To nie jest takie... O, West Coast. Nie, nie ma tego. Czwarty łyk. No jest ta goryczka, ale ona jest naprawdę no, na poziomie 2 na 5, a może i 1,5 na 5, jeżeli byśmy mówili o tym, czego oczekuję po West Coastie, tak? Jeżeli po West Coastie oczekuję goryczki 4, 4,5 na 5 albo 5 na 5, to tu jest 1,5 na 5, nie? Oczywiście porównując do innych stylów, do pszenicznego czy do jakiegoś koncerniaku, no to tutaj ta goryczka jest, ale jak na West Coasta, z moim zdaniem zdecydowanie za mało i moim zdaniem zmarnowano szansę troszkę na edukację tutaj jakby konsumenta, bo jeżeli chodzi o goryczkę, to te piwa się niewiele różnią. A moim zdaniem różnica powinna być diametralna. Na tym to polegało. Na tym West Coast zbudował swoją odróżnialność. Oczywiście, bo jakbyśmy tu popatrzyli, aha, czyli West Coast jest jaśniejszy i nie ma nut karmelowych, tak? Tak, ale nie tylko. Goryczka jest wyraźniejsza. Zwłaszcza jeżeli tutaj nie mamy różnicy praktycznie w odfermentowaniu. Oczywiście ono jest słodsze, East Coast, ale on jest słodszy głównie przez to, że są te słody ciemniejsze, tak, karmelowe, ten Cara Amber. Natomiast on nie jest tak, że on jest dużo słodszy, bo nawet to widać po parametrach, tak, i to 6, i to 6, nie? Czyli widać, że ten West Coast nie jest odfermentowany głębiej, bo często przy piwach pinty, no na przykład tej serii Your Beer, Your Hazy IPA czy Your West Coast IPA, tam jest tak, ten sam ekstrakt, 15, ale Hazy IPA ma powiedzmy 6, a Hazy, a West Coast ma 6,5, tak? Jest różnica? Jest. Oczywiście ja wiem, że to jest na etykiecie, ale to też czuć w smaku. Tutaj, jeżeli chodzi o poziom ciała, to głównie się różni przez dodatek słodów karmelowych. I powiem tak, jak East Coast jest dobrym East Coastem, to West Coast moim zdaniem nie jest dobrym West Coastem. A przynajmniej nie jest wzorcowym West Coastem, który by pokazywał charakterystykę z tego stylu. On jest troszkę takim, kurka, na pół gwizdka West Coastem i to niestety moim zdaniem jest zmarnowana szansa na edukację, prawda, społeczeństwa. I powiem wam, jak generalnie jestem fanem West Coastów, tak, no tak lepiej mi smakuje East Coast. Znaczy inaczej, to jest lepszy East Coast wśród East Coastów niż ten, to jest bardzo słaby West Coast wśród West Coastów. Niestety. Być może, że jakbym miał do wypicia powiedzmy po dwie szklanki, to jednak wolałbym West Coasta, jednak. Ale jeżeli myślę w kategoriach stylu, to jednak wybieram, to jest lepszy East Coast wśród East Coastów. No, także taka tutaj mała historyjka. Moim zdaniem zmarnowana szansa na edukację. Natomiast to piwa, okej, nie? Da się wypić, nie? Ale no, mam wrażenie, że w porównaniu do serii Your Beer, Your Hazy, czy Your West Coast IPA, no jednak poziom niżej. Niestety. Wasze zdrowie.